Witam Was w kolejnym odcinku z Puławy. Wejdę dzisiaj do lokalu na Grasso i spróbuję ich burgera z menu. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Zapraszam do oglądania. Ten burger nazywa się Cheese Bacon Double Burger. Spróbujmy te frytki. No to spróbujmy tego burgera. W lokalu dostałem pozycję Cheese Bacon Double Burger i zobaczcie, jak to wygląda na przebitce. No to ogólnie macie tutaj pokazane na przebitce, jakie są składniki tego owego burgera. Spytałem o stopień wysmażenia mięsa w burgerze. Jest to bardzo ważne. Stopień wysmażenia burgera był well done. Czyli pani kelnerka mi powiedziała, że nie ma możliwości wyboru przez klienta stopnia wysmażenia mięsa, jest to tylko well done. Ja osobiście ogólnie lubię medium well albo medium rare, ale no też trzeba ogólnie otworzyć się na inne stopnie wysmażenia mięsa. Jest to ogólnie według mnie poprawny stopień wysmażenia mięsa i daję temu burgerowi ocenę 8 na 10. Szczerze mówiąc, najbardziej lubię, w sensie jakby było, przypuśćmy, ten, w sensie możliwość tego wyboru, tego stopnia wysmażenia, to dałbym więcej. W sensie to było jedyne, co się mogłem przyczepić do tego w tym burgerze, bo wszystko poza tym było idealnie. Jeśli chcecie więcej odcinków z miejscowości Puławy, to piszcie w komentarzu, jakie lokale mam odwiedzić i co mam dokładnie w nich spróbować, bo tak jak w poprzednim odcinku z kebabowni u szwagra, próbowałem tego kapsalona i bite, to piszcie po prostu w komentarzu, bo zazwyczaj biorę to pod uwagę. Do zobaczenia. Cześć!